Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie wielomianowe czwartego stopnia. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka, papieru i coś do pisania. Rozpoczynamy, moi drodzy, bardzo ciekawy temat. Jak rozwiązywać równania wielomianowe czwartego stopnia, których, przyznajmy, nie da się na przykład pogrupować, bądź też nie da się rozwiązać, korzystając tutaj z dzielników wyrazu wolnego lub też z naszej po prostu własności pejku, czyli pierwiastków wymiernych. Czyli nie jesteśmy w stanie pogrupować, znaleźć pierwiastków całkowitych ani wymiernych i podzielić na przykład schematem Hornera. I jedna z metod, która tutaj jest dostępna, dotyczy równania symetrycznego. Równanie symetryczne może występować w dwóch postaciach i do tych dwóch postaci mamy podstawienie. I kiedy to jest? No, jak się przyjrzycie, to można bardzo łatwo zauważyć, bo pierwszy i ostatni element są takie same, współczynnik przy x do czwartej i wyraz wolny. Potem przy x do trzeciej i przy x jest to samo i c może być sobie dowolne, może być jakieś takie samo jak a i b, może być inne. I może też występować to podstawienie troszeczkę inne. Do równania symetrycznego jakby drugiego typu tutaj może być b i minus b przy x do trzeciej x, ale tu pierwszy i ostatni współczynnik muszą się zgadzać. Jak wtedy postępować? W pierwszym jakby typie, czyli kiedy mamy po prostu tutaj b równa się b, porobimy podstawienie x plus 1 przez x równa się t. W drugim przypadku natomiast robimy podstawienie x minus 1 przez x równe t. Nim jednak to podstawienie w ogóle zrobimy, musimy te równania podzielić przez x kwadrat, pogrupować itd., itd. I ja przedstawię Wam to na konkretnym przykładzie. Mamy nasze równanie, sprawdźmy, czy jest to równanie symetryczne. Współczynnik przy x do czwartej jest równy 1, tutaj też jest 1. Tutaj jest 7, tutaj jest 7, no i tu może być sobie jakakolwiek liczba. Czyli jest to równanie symetryczne pierwszego typu, więc moi drodzy, możemy spokojnie zastosować podstawienie, ale najpierw musimy zrobić grupowanie wyrazów. Czyli w pierwszym kroku grupujemy wyrazy, które mają te same współczynniki, czyli x do czwartej grupuje z 1, 7x do trzeciej grupuje 7x i tutaj zostaje mi 9x kwadrat. I tak musi zostać. Na końcu macie mieć 9x kwadrat. I teraz, znaczy musicie mieć x kwadrat. I teraz, moi drodzy, mogę, jedną z metod też jest wyłączenie wspólnego czynnika przed nawias. Mogę to zrobić teraz, mogę to zrobić później. Ja to robię później. Teraz po prostu w kroku drugim dzielę przez x kwadrat. Oczywiście zakładam, że x jest różne od zera. Jeżeli byłoby zerem, od razu byśmy wiedzieli, bo wtedy na przykład nie było wyrazu wolnego. I teraz, moi drodzy, co się dzieje? Jeżeli ja podzielę przez x kwadrat, czyli on wejdzie w każdy nawias, to zostaje mi tak. W pierwszym nawiasie x kwadrat dodać 1 przez x kwadrat. W drugim nawiasie, jak już wyłączę siódemkę, zostaje mi x dodać 1 przez x. Natomiast tu zostaje mi 9 i o to mi chodzi, dlatego że chcę sprowadzić to równanie do równania kwadratowego, aż 2 stopnie w dół. I teraz co robię? Wykorzystuję moje podstawienie do pierwszego typu, czyli chcę podstawić x dodać 1 przez x jako t. I owszem, tutaj mam to nasze t, natomiast co zrobić tu z tym? Podnoszę to równanie do kwadratu obustronnie i okazuje się, że jak to zrobię, to w pewnym momencie dostanę to, co chcę. Czyli tutaj mamy cały nawias podniesiony do kwadratu po lewej stronie i to się równa t kwadrat. Jak przeniosę sobie dwójkę, no to dostanę, że x kwadrat dodać 1 przez x kwadrat, to się równa t kwadrat minus 2. Czyli to jest to, co tutaj mam w tym nawiasie. I teraz, moi drodzy, w następnym kroku po prostu podstawiam to, co uzyskałam. Czyli w pierwszym nawiasie mamy t kwadrat minus 2, potem mamy 7t i plus 9 równa się 0. I teraz, moi drodzy, jak sobie poredukuję, to mam t kwadrat plus 7t plus 7
równa się 0. Czyli tak jak mówiłam, dostaliśmy równanie kwadratowe. No to równanie może być różne, łatwiejsze i trudniejsze. Spróbujemy je jakoś rozwiązać. I teraz tak, możecie zrobić to deltą, możecie zrobić to inaczej. Generalnie my sobie zrobimy to troszeczkę inaczej, czyli wykorzystamy na przykład dopełnienie do kwadratu. Czyli robię tak, t kwadrat, dodać 7t zostawiam po lewej, przenoszę tutaj, będzie minus 7. Następnie ten środkowy tutaj, czyli teraz w sumie ten wyraz tu dzielę przez 2, czyli to będzie t kwadrat, dodać 2 razy 7 drugich t równa się minus 7. Chodzi o to, że dzielę tak, żeby uzyskać dwójkę, bo chcę to zwinąć do wzoru skróconego mnożenia. I po lewej stronie zwijam, czyli to będzie t dodać 7 drugich do kwadratu. A ze wzoru wiem, że to jest t kwadrat, dodać 2 razy t razy 7 drugich, dodać 49 czwartych, czyli muszę 49 czwartych odjąć. I to się równa minus 7. Przenoszę teraz na prawo moją stałą, czyli mam t plus 7 drugich do kwadratu równa się minus 7, dodać 49 czwartych. Mogę spokojnie to sprowadzić do wspólnego mianownika, bo to będzie po prostu minus 28 czwartych plus 49 czwartych, czyli dostaję po prostu 21 czwartych. I teraz, moi drodzy, żeby wyliczyć te, pierwiastkuję obustronnie, pamiętając, że mam dwie odpowiedzi do kwadratu, do parzystej potęgi, czyli to jest t plus 7 drugich równa się pierwiastek z 21 przez 2, lub t plus 7 drugich równa się minus pierwiastek z 21 przez 2. I dzięki temu uzyskuję dwie odpowiedzi, czyli mam, mogę powiedzieć, t1 równa pierwiastek z 21 minus 7 przez 2, lub t2 to się równa minus pierwiastek z 21 minus 7 przez 2. I ten minus nie jest z przodu, tylko przy pierwiastku, ponieważ w przeciwnym wypadku, jakbym dała przed całym ułamkiem, to tu by mi się zmienił znak, a minus 7 drugich jest tutaj, ma minusa po prostu. Ale to nie jest koniec naszego rozwiązywania, moi drodzy, dlatego że to są tylko odpowiedzi dla t. I teraz trzeba wrócić do naszego podstawienia i podstawiając t1, a potem t2, wyliczyć xy. Wiedząc, że x dodać 1 przez x równa się t, mogę spokojnie sobie wrzucić tutaj za t najpierw t1. Czyli dostaję równanie pierwsze, x dodać 1 przez x równa się ten oto piękny pierwiastek. I jak to dalej rozwiązać? No cóż, jest to równanie takie trochę wymierne, można by powiedzieć, więc mnożę obustronnie przez x i dostaję kolejne równanie kwadratowe. No i tu współczynnik przy x jest dosyć, mówiąc wprost, brzydki, jednakowoż można sobie z nim poradzić. No i przenosimy, tutaj mamy x kwadrat minus, zostawimy to w takiej postaci, ponieważ potem i tak jest b kwadrat i też minus, tak, minus przy obliczaniu, więc zostawimy go, plus 1 równa się 0. I co z tym dalej? Możemy tu już policzyć deltę, żeby było nam po prostu troszeczkę łatwiej. No i delta, tak jak mówiłam, minus do kwadratu to jest plus, więc podnosimy to do kwadratu, czyli będzie 21 minus 14 pierwiastków z 21, dodać 49 przez 4, odjąć 4ac, czyli po prostu odjąć 4, czyli tak naprawdę 16 czwartych. No i sprowadzając to na jedną kreskę ułamkową, mamy tutaj 21 plus 49 jest 70 minus 16, czyli mamy 54, moi drodzy. No i co się dzieje? Mamy tu pierwiastek dalej, czyli mamy 54 minus 14 pierwiastków z 21 przez 4. Możemy podzielić na 2, czyli będzie 27 minus 7 pierwiastków z 21 przez 2. I teraz generalnie trzeba oszacować, jaka ta delta jest. Ale jeżeli się przyjrzycie po prostu dobrze temu, to okaże się, że 21 jest większy niż 16. Pierwiastek z 16 jest 4. 4 razy 7 jest 28, czyli delta jest na pewno ujemna. Czyli tu są rozwiązania zespolone. Dla tej delty możemy mieć tylko rozwiązania zespolone, których nie będziemy robić, dlatego że po prostu opieramy się tylko, żeby były rozwiązania rzeczywiste. Ale jeżeli chcecie, możecie spokojnie sobie spierwiastkować tą deltę, pamiętając o tym, że jeżeli tutaj jest ten minus, to będzie po prostu pierwiastek z minus 1 razy
dodatnia tutaj wartość naszej delty. Trzeba po prostu jakby minusa dać przed tym i tą wartość wpisać. I wtedy liczycie x1 i x2. Natomiast co się dzieje, kiedy przyjmiemy drugie t, czyli mamy x dodać 1 przez x równa się minus pierwiastek z 21 minus 7 przez 2. Moi drodzy, wówczas idea jest taka sama, z tym, że dostajemy x kwadrat dodać 1 równe minus tutaj pierwiastek z 21 minus 7 przez 2 razy x. I tak naprawdę możecie tego minusa wyłączyć przed nawias i przy przenoszeniu dostaniecie plusa, czyli będzie plus i tu będzie wszystko na plusie. I to nam, można by powiedzieć, ułatwi troszeczkę sprawę, bo kiedy będziemy liczyć teraz deltę, to co się okazuje, mamy 21 dodać 14 pierwiastków z 21 plus 49 przez 4. I tu będzie też 16 czwartych, ale jak sobie dodamy, to będziemy mieć 54 plus 14 pierwiastków z 21, czyli ta delta będzie na pewno dodatnia. I wówczas mamy 27 plus 7 pierwiastków z 21 przez 2 i mamy na pewno dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie, moi drodzy, szybciutko jeszcze dokończymy, żebyście widzieli. Na pewno nie będziemy tej delty pierwiastkować, ponieważ byłoby to naprawdę dosyć uciążliwe. Po prostu zapiszemy pierwiastek z delty jako pierwiastek z tego wyrażenia. Możecie sobie przybliżyć, ale tak jak widzicie, jest dosyć trudno to spierwiastkować. I wówczas dostajemy naszą pierwszą rzeczywistą odpowiedź jako minus b, czyli w naszym przypadku minus to wyrażenie całe, czyli 21 plus 7 przez 2. I będziemy mieć plus lub minus pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z tego wszystkiego, przez 2. I to będzie nasze x1 i od razu zapiszemy, że to będzie x2, żebyśmy już nie przepisywali. Te rozwiązania nie są ładne, od razu trzeba przyznać, ale też byśmy na nie nie wpadli, gdybyśmy chcieli odgadnąć jakkolwiek rozwiązania naszego równania. Czyli nie musimy tu stosować metod numerycznych, absolutnie. Wystarczy nam sprytne podstawienie i troszeczkę rachunków, ale opieramy się tak naprawdę na funkcji kwadratowej, którą bardzo dobrze znamy. Polecam generalnie mieć to na uwadze, po prostu kiedy rozwiązujecie równania wyższych stopni, że da się to zrobić, da się zredukować. Taka sztuczka też jest możliwa, też później przy innych typach, dlatego będziemy robić jeszcze filmy o wyższych stopniach wielomianów. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, zawsze możecie do nas napisać, mail tutaj u góry jest jak zawsze. Zachęcam wszystkich do przede wszystkim wsparcia kanału, do subskrypcji, moi drodzy, i słyszymy się w następnym filmie.